Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj najpierw zajmiemy się tym, co znajduje się pod tym pierwszym pierwiastkiem, czyli od 3 czwartych mamy odjąć jedną drugą. Czyli żeby wykonać takie odejmowanie, to oczywiście przyda nam się wspólny mianownik i dla czwórki oraz dwójki wspólnym mianownikiem będzie czwórka. Czyli 3 czwarte przepiszemy, bo tutaj się mianownik nie zmienił. No tutaj, skoro 2 pomnożyliśmy przez 2, żeby otrzymać czwórkę w mianowniku, no to licznik także mnożymy przez 2, czyli 1 razy 2 to będzie 2. No i teraz tak, przepiszmy sobie ten pierwiastek. Podzielić. Tu mamy dodawanie, czyli też przyda nam się wspólny mianownik, czyli dla 25 i czwórki wspólnym mianownikiem będzie 100. Czyli tu mamy 100. I tu również. No to tak, 25 razy 4 to będzie 100, czyli 6 razy 4 to 24. Tutaj 4 razy 25 da nam 100, czyli 1 razy 25 to będzie 25. No i ten pierwiastek jeszcze sobie przepiszmy. No i jeszcze musimy ten duży pierwiastek przepisać, żeby go przypadkiem... O, trochę mi krzywo wyszło. Żeby go przypadkiem nie zgubić, a tutaj mamy pierwiastek z 5 siódmych. No to lecimy dalej. Kreska ułamkowa. No i tutaj 3 czwarte odjąć 2 czwarte to będzie 1 czwarta. Jeszcze ten pierwiastek, bo jego jeszcze nie wyłączyliśmy, podzielić przez 24 plus 25 to 49 setnych. Także jeszcze pamiętajcie o tym pierwiastku. No i jeszcze ten duży pierwiastek też musimy sobie zapisać. O, może teraz mi troszkę ładniej wyjdzie. No i teraz mamy pierwiastek z 5 siódmych. No to lecimy dalej. Pierwiastek z 1 czwartej to będzie 1 druga. Podzielić. Pierwiastek z 49 setnych to 7 dziesiątych. No i jeszcze pamiętamy o tym pierwiastku zewnętrznym. Czyli to też sobie, o, tutaj zapiszmy. I tu mam pierwiastek z 5 siódmych. Jeżeli dzielimy, no to pierwszy ułamek pomnożymy przez odwrotność drugiego. Czyli mam 1 drugą razy 10 siódmych pod pierwiastkiem. I ten pierwiastek z mianownika przepisujemy. No to możemy to sobie, o, skrócić przez 2, czyli tu mamy 5, tu mamy 1, czyli 1 razy 5 to będzie 5, 1 razy 7 to 7, czyli mam pierwiastek z 5 siódmych przez pierwiastek z 5 siódmych, czyli w wyniku takiego dzielenia otrzymamy 1, no podzielimy dwie takie same liczby przez siebie. No i teraz spójrzmy, to jeszcze nie jest koniec zadania, bo my wiemy, że chcemy znaleźć liczbę, czyli szukamy jakiejś liczby, którą oznaczymy jako x i wiemy, że 10% tej liczby, czyli 10% x jest równe wartości takiego wyrażenia, a wiemy, że wartość takiego wyrażenia jest równa 1. No i teraz tak, tu mamy oczywiście mnożenie, 10% zamienimy sobie na liczbę, czyli to będzie 10 setnych x równa się 1, możemy to sobie skrócić, czyli 1 dziesiąta x równa się 1, czyli żeby wyznaczyć x, musimy obie strony podzielić przez tę liczbę, która jest przy x, czyli dzielimy przez 1 dziesiątą. Czyli 1 dziesiąta przez 1 dziesiątą to 1, 1x to po prostu x, no a tutaj 1 mnożymy przez odwrotność, czyli odwrotność 1 dziesiątej to 10 pierwszych, czyli 10, a 1 razy 10 to będzie 10, no i to będzie odpowiedź.